Cześć, dzisiaj pokażę Wam cztery proste fryzury do szkoły i sprawdzą się one również u tych z Was, które mają lewe ręce do fryzur, a myślę, że spokojnie sobie z nimi poradzicie. Jeśli chcecie zobaczyć, co tym razem dla Was przygotowałam, to koniecznie oglądajcie dalej. Na początek sięgam po suchy szampon, który sprawi, że moje włosy będą odświeżone, będą lepiej wyglądać i łatwiej będą się również stylizować. Strząsnę przed użyciem i spryskuję u nasady włosów. Wcieram teraz ten produkt we włosy, żeby tutaj dobrze pochłonął nadmiar sebum. Biorę sobie tutaj dwa przednie pasma włosów z jednej oraz z drugiej strony twarzy i będę je z tyłu związywać gumką. Wystarczy teraz tylko przekręcić te włosy o 180 stopni. Można zostawić to w ten sposób, że mamy tylko to jedno połączenie, bądź wziąć jeszcze drugie, czyli biorę sobie pasmo z dwóch stron, które jest trochę niżej, mniej więcej takiej grubości i robię to samo co wcześniej. Związuję gumką i obkręcam. Druga fryzura jest bardzo podobna do poprzedniej, natomiast w tym przypadku zrobimy sobie warkoczyki, czyli z jednej strony biorę sobie pasmo włosów i robię zwykłego warkoczyka. Rozluźnia ten warkocz, żeby nadać objętości swoim włosom. I to samo teraz robię po drugiej stronie, czyli klasycznego warkocza. Teraz te dwa warkoczyki łączę ze sobą z tyłu. Sięgam teraz po kolejne pasmo i ponownie robię warkocza. Rozluźniam tak samo jak wcześniej warkocza, żeby był bardziej widoczny, grubszy. Oba te warkoczyki łączę ze sobą z tyłu. Trzecia propozycja fryzury jest dla tych z Was, które nie mają za wiele czasu, by robić sobie fryzurę rano, ale chcecie pozbyć się grzywki z twarzy, żeby Wam nie przeszkadzała w ciągu dnia, to ta fryzura jest po prostu fryzurą w minutę tak naprawdę do zrobienia. I przekładam sobie włosy na jedną stronę. To już zależy od Was, na którą stronę Wy lubicie, to już nie ma znaczenia kompletnie. I nakładam jedno pasmo na drugie. Następnie biorę kolejne włosy z głowy i dokładam do tego upięcia i ponawiam tę czynność
kilka razy. To już zależy od tego, jak grube macie włosy i jak bardzo chcecie mieć to widoczne. Ok, myślę, że mi starczy. Biorę sobie gumkę do włosów. Związuję tutaj to upięcie. I nie chcę, żeby to było widoczne, żeby ta gumka mi tak nieładnie, nieestetycznie wystawała. Dlatego sięgam po wsuwkę do włosów i podpinam to upięcie pod włosy, żeby nie było to właśnie widoczne. Ostatnia, czwarta propozycja jest równie prosta i szybka w wykonaniu jak poprzednia. Zbieram sobie włosy na wysokości ucha, jak widzicie, i tworzę wysokiego kucyka. Związuję gumką. Jeżeli chcecie, to równie dobrze możecie tutaj sobie jeszcze obwiązać tę gumkę pasmem włosów. Ale ja zostawiam tak, jak zrobiłam na początku. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że te propozycje Wam się spodobały i z chęcią wykorzystacie je na sobie bądź na swoich dzieciach. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Cześć!